panowie oficerowie! Panie premierze, dowódca uczestności komisarz Kozot melduje absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie gotowych do uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski. Szanowni Państwo, na uroczystą promocję oficerską przybył prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, złożeniem meldunku prezesowi Rady Ministrów panu Mateuszowi Morawieckiemu przez dowódcę uroczystości komisarza Tomasza Kozona z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozpoczęliśmy uroczystą zbiórkę z okazji promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jako że uroczystość ta prowadzona jest zgodnie z policyjnym ceremoniałem, wprowadzone zostały poczty sztandarowe ze sztandarami Komendy Głównej Policji i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz wybrzmiało hasło Wojska Polskiego. W takich chwilach szczególnych dla naszej formacji pamiętamy o policjantach pomordowanych przez sowieckie NKWD. Pamięć o nich wyrażamy składając kwiaty pod tablicą pamięci jeńców obozu w Ostaszkowie pomordowanych w Kalininie, znajdującej się na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tuż przed uroczystością prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Joachim Brudziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Jarosław Zieliński, sekretarz stanu, rzecznik prasowy rządu, pani Joanna Kopcińska, sekretarz stanu, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów, pan Marek Suski, pierwszy zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Dariusz Augustyniak, wicewojewoda warmińsko-mazurski, pan Sławomir Sadowski oraz komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, inspektor doktor habilitowany Marek Fałdowski, złożyli kwiaty oraz zapalili znicz będący symbolem naszej pamięci o tych, którzy spoczywają tam na nieludzkiej ziemi, a sercem i honorem będących wiernymi ukochanej ojczyźnie. Ważnym elementem tej uroczystości było odegranie melodii Śpi kolego, melodii współtworzącej wymiar policyjnej pamięci. To ważne dla nas współczesnych, by nie zapomnieć o tamtych wydarzeniach i ludziach, dzięki którym etos służby społeczeństwu jest wciąż aktualny, a poświęcenie życia wartością najwyższego oddania. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości wyda komendy i odtworzony zostanie hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Panie, panowie oficerowie, z okazji promocji oficerów, hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co do obca przewodziewa, żadną wątpię żemy. Marsz, marsz do Rosji, syn polski do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, syn polski. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę teraz komendanta rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, inspektora doktora habilitowanego Marka Fałdowskiego. Panie premierze, państwo ministrowie, szanowni goście,
nowo promowani oficerowie absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Promocja oficerska na pierwszy stopień to niezwykle ważna chwila w życiu naszej uczelni. Jest ona niezwykle ważna dla Was, dla Waszych rodzin, ale także dla nas, dla Waszych nauczycieli, wychowawców, dla dowódców. Uroczystość ta przypada w roku szczególnym, ponieważ 100 lat temu została uchwalona ustawa o Policji Państwowej. W tym wymiarze szczególnego znaczenia nabierają słowa wielkiego Polaka, Jana Pawła II, który mówił, że dziś potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą. Mówił także, że wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba ją stale zdobywać na nowo. Z dniem dzisiejszym, drodzy absolwenci, będziecie stać przede wszystkim na straży bezpieczeństwa, ale także wolności naszej ojczyzny. Niech służba Rzeczypospolitej będzie dla Was zaszczytnym obowiązkiem. Pozwólcie Państwo, że w imieniu Komendy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Senatu, a także całej społeczności akademickiej, dziękując jednocześnie za przyjęcie zaproszenia na naszą uroczystość, powitam niezwykle serdecznie znamienitych gości. Witam pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów. Witam pana Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Witam pana ministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witam panią minister Joannę Kopcińską, sekretarza stanu, rzecznika prasowego rządu. Witam pana ministra Marka Suskiego, sekretarza stanu, szefa gabinetu politycznego, prezesa Rady Ministrów. Witam panią dr Edytę Bielak-Żoma, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sposób szczególny w murach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie witam generalnego inspektora dr Jarosława Szymczyka, komendanta głównego Policji. Witam pierwszego zastępcę nadinspektora Dariusza Augustyniaka. Witam całą kadrę kierowniczą polskiej policji. Witam pana generała brygady Tomasza Pragę, komendanta głównego Straży Granicznej. Witam pana Sławomira Sadowskiego, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego. Pragnę serdecznie powitać przedstawicieli duchowieństwa na czele z jego ekscelencją księdzem biskupem doktorem Januszem Ostrowskim, biskupem pomocniczym metropolii warmińskiej. Witam panów komendantów, dowódców i dyrektorów wszystkich instytucji i służb mundurowych współpracujących z naszą uczelnią. Witam serdecznie panów generałów i pułkowników, władze uczelni wyższych, resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej. Witam kadrę naszej uczelni. Witam wszystkich gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na naszą uroczystość, ale szczególne słowa powitania kieruję do pań i panów oficerów w tym jakże ważnym dla nich dniu. Oni są dzisiaj bohaterami tej uroczystości. Witam serdecznie. Gorące słowa powitania kieruję do waszych rodziców, do waszych rodzin, do bliskich, do przyjaciół, którzy tak licznie przybyli na tą uroczystość. Bardzo dziękuję państwu, że wspólnie z naszymi absolwentami dzielicie radość i dumę w tym niezwykłym dla nich dniu.
Szanowni Państwo, dziś polska policja zyskuje kadrę 276 doskonale wyszkolonych i wykształconych podkomisarzy. Jestem przekonany, że do wartości, jakie reprezentuje nasza formacja, tchniecie dodatkowo siłę, determinację i niespotykany dotąd zapał. Patriotyzm, męstwo, uczciwość, odpowiedzialność i lojalność to wartości, które przejęliśmy z chlubnych tradycji naszej formacji, ale przede wszystkim z okresu II Rzeczypospolitej. Kierujcie się w swojej służbie tymi wartościami. Bądźcie lojalni w stosunku do przełożonych, ale również do podwładnych. Doceniajcie ich wyniki, ponieważ to one będą miarą waszego sukcesu. Nowo promowani oficerowie, wierzę, że sprostacie powierzonym wam obowiązkom i nie zawiedziecie pokładanego w was zaufania. Życzę wam wielu sukcesów, życzę satysfakcji, ale przede wszystkim niesłabnącej satysfakcji ze służby dla Polski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, panie komendancie. Szanowni państwo, już teraz przechodzimy do jakże ważnego wydarzenia w życiu zebranych przed nami absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dla ich bliskich, którzy są tu z nami, do prowadzonej zgodnie z policyjnym ceremoniałem uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski, którą poprzedzi odczytanie postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie, panowie oficerowie! Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 roku nr 112/84/2018 o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski na podstawie artykułu 48 ust. 3 w związku z artykułem 50 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień podkomisarza policji mianowanych zostało 273 policjantów. Postanowienie podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Panie, panowie oficerowie! Szanowni państwo, przystępujemy do tego najważniejszego momentu dzisiejszej uroczystości. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej promocji na pierwszy stopień oficerski dokonają Generalny Inspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz nadinspektor Dariusz Augustyniak, pierwszy zastępca komendanta głównego policji. Zapraszam panów komendantów. Szanowni państwo, promocję na dwie generalskie szable. Za chwilę dowódca uroczystości wyda komendy do uroczystej promocji. Oddziału absolwentów, baczność do promocji. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panie podkomisarzem policji. Pierwsze oficerskie gwiazdki w dniu dzisiejszym otrzymują Marta Oleszczuk, zarząd w Warszawie, Centralne Biuro Śledcze Policji. Marta Turzyńska, komisariat policji Bydgoszcz-Śródmieście. Anna Walczak-Ciuła, komisariat 4 Policji w Kielcach. Paulina Glita, komenda wojewódzka Policji w Kielcach. Patrycja Rębilas, komisariat 4 Policji w Gliwicach. Jolanta Czysz, komenda wojewódzka Policji w Szczecinie. Bożena Kuklak, komenda powiatowa Policji w Ciechanowie. Sylwia Bojarowicz, komisariat Policji w Dobrymieście. Milena Kuła, komenda miejska Policji w Ostrołęce. Magdalena Mironowicz, komenda miejska Policji we Włocławku. Justyna Andrzejewska, komenda powiatowa Policji w Nakle nad Notecią. Beata Nawara, komisariat policji Wrocław Osiedle i Agnieszka Dąbrowska, komenda powiatowa policji w Bielsku Podlaskim. Brawowali! Stop! Do promocji!
imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panów podkomisarzem policji. Nominację na pierwszy stopień oficerski szablon generalską otrzymują Dariusz Szczepanek, komenda wojewódzka policji w Kielcach, Artur Biegat, komenda miejska policji w Płocku, Krzysztof Wciseł, komenda powiatowa policji w Opolu Lubelskim, Andrzej Truchan, komenda miejska policji w Suwałkach, Zbigniew Głowacki, komenda miejska policji w Bydgoszczy, Michał Woźniak, komenda powiatowa policji w Namysłowie, Roman Bylinowicz, komenda powiatowa policji w Sulęcinie, Artur Ciszek, komenda wojewódzka policji w Kielcach, Adam Kozłowski, komenda powiatowa policji w Węgorzewie, Radosław Talaśka, komenda miejska policji w Sopocie, Marcin Sokołowski, komenda wojewódzka policji w Poznaniu, Marcin Trociewicz, komenda powiatowa policji w Pruszczu Gdańskim, Kamil Młodziejewski, zarząd w Łodzi Centralne Biuro Śledcze Policji, Leszek Kosiba, komenda wojewódzka policji w Gdańsku, Bartłomiej Kaczor, komenda miejska policji we Wrocławiu, Andrzej Bomba, oddział prewencji policji w Katowicach, Tadeusz Bielecki, komenda powiatowa policji w Tomaszowie Lubelskim, Marcin Krasowski, komenda wojewódzka policji w Bydgoszczy, Jarosław Kowalkowski, komenda powiatowa policji w Malborku i Dariusz Rutkowski, komenda powiatowa policji w Radziejowie. Brawowali! Stop! W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panów podkomisarzem policji. Pierwsze oficerskie gwiazdki w dniu dzisiejszym otrzymują Paweł Kruszyna, komenda wojewódzka policji w Kielcach, Paweł Soszka, komenda powiatowa policji w Garwolinie, Mariusz Bednarski, komenda wojewódzka policji w Kielcach, Karol Skalski, komenda wojewódzka policji z siedzibą w Radomiu, Marek Silarski, komenda policji w komisariat policji w Cedrach Wielkich, Robert Zwoliński, komenda miejska policji w Skierniewicach, Dariusz Redwans, komenda powiatowa policji w Człuchowie, Wojciech Polak, komenda wojewódzka policji w Olsztynie, Paweł Lech, komenda wojewódzka policji w Kielcach, Radosław Przybyłowicz, komenda powiatowa policji w Gnieźnie, Przemysław Zublewicz, szkoła policji w Pile, Michał Patrzyk, komenda powiatowa policji w Chodzieży, Robert Gromadziński, komenda miejska policji we Wrocławiu, Andrzej Bochnak, komisariat policji w Gdynia-Śródmieście, Krzysztof Ochocki, komenda powiatowa policji w Łasku, Andrzej Ślązak, zarząd we Wrocławiu Centralne Biuro Śledcze Policji, Tomasz Waszkiewicz, komenda miejska policji w Białymstoku, Łukasz Janas, komenda wojewódzka policji z siedzibą w Radomiu, Radosław Jankowski, komenda miejska policji w Łomży i Łukasz Hołtyn, szkoła policji w Słupsku. Brawowali! Stop! No, promoc! W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panów podkomisarzem policji. Promowanymi w dniu dzisiejszym są Marcin Buchholz, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Marcin Sattler, Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu, Janusz Majczak, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Jarosław Ostrowski, Zarząd w Radomiu Centralne Biuro Śledcze Policji, Artur Zdybel, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Tomasz Strzała, Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie, Maciej Zaręba, Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, Tomasz Tire, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Artur Kalinowski, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Tomasz Sikora, Zarząd w Radomiu Centralne Biuro Śledcze Policji, Sebastian Tasiemski, Komenda Powiatowa Policji w Śremie, Roman Asakowski, Komenda Miejska Policji w Płocku, Roman Szykulski, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Bartosz Kirski, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Krystian Portka, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Mariusz Zajner, Komenda Powiatowa Policji w Łobzie, Rafał Kozłowski, Oddział Prewencji Policji w Białymstoku, Marcin Łowicki, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Maciej Majkrzak, Komenda Miejska Policji w Poznaniu i Piotr Solnik, Komenda Miejska Policji w Białymstoku. Promowani! Stop! No! Promoc! W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panów podkomisarzem policji. Nominację na pierwszy stopień oficerski szablon generalską otrzymują Dariusz Bziom, komenda powiatowa policji w Olecku, Andrzej Kuć, komenda stołeczna policji, Paweł Wudarczyk, komenda powiatowa policji w Płońsku, Grzegorz Będkowski, komenda miejska policji w Katowicach,
Mariusz Deka, Komenda Miejska Policji w Olsztynie. Marcin Marczewski, Zarząd Bydgoszczy, Centralne Biuro Śledcze Policji. Piotr Beca, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Krzysztof Bilik, Komenda Powiatowa Policji w Wałczu. Mariusz Winiarski, Komenda Powiatowa Policji w Jaśle. Tomasz Kubiak, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu. Robert Dusza, Komenda Miejska Policji w Słupsku. Leszek Miedziński, Komenda Miejska Policji w Koninie. Marek Dymidziuk, Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Rafał Józefczak, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Paweł Sidor, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Adam Kaczmarczyk, Komisariat Policji w Olsztynku. Mirosław Czarnik, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Rafał Zawadzki, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kazimierz Karniewski, Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy. I Sławomir Skowronek, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Brawowali! Stop! No. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panów podkomisarzem policji. Pierwsze oficerskie gwiazdki w dniu dzisiejszym otrzymują Tomasz Pęziak, Komenda Miejska Policji w Toruniu, Robert Czarnata, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Grzegorz Pomichowski, Komenda Powiatowa Policji w Piszu, Robert Tajerle, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Dariusz Piński, Komenda Miejska Policji w Toruniu, Krzysztof Wilke, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Krzysztof Rezler, Komenda Powiatowa Policji w Olsztynie, Radosław Grześkowiak, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, Sylwester Nowicki, Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, Mariusz Kapela, Komenda Miejska Policji w Koninie, Piotr Richter, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Przemysław Szałapski, Zarząd w Lublinie, Centralne Biuro Śledcze Policji. Artur Siarkowski, Zarząd w Katowicach, Centralne Biuro Śledcze Policji. Sławomir Rozmus, Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie. Tadeusz Górny, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Błażej Karpiński, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Zbigniew Bladosz, Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie. Tomasz Hunker, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Piotr Walko, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. I Paweł Lasota, Komenda Miejska Policji w Radomiu. Brawowali! Stop! No! Brawo! W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panów podkomisarzem policji. Nominację na pierwszy stopień oficerski szablon generalską otrzymują Arkadiusz Kowalski, Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, Michał Mielewczyk, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Andrzej Chomicz, Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, Krzysztof Flakowski, Komisariat Policji Warszawa-Bemowo, Piotr Muszyński, Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim, Łukasz Choda, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Michał Kasprzak, Komenda Powiatowa Policji w Śremie, Marcin Poniatowski, Zarząd w Warszawie, Centralne Biuro Śledcze Policji, Arkadiusz Świercz, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Paweł Rik, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Sebastian Dzida, Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, Marek Tarczyński, Komisariat Policji w Kocku, Mariusz Dygas, Zarząd w Radomiu, Centralne Biuro Śledcze Policji, Adam Zwara, Komenda Powiatowa Policji w Bytowie, Maciej Wiśniewski, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Emil Fijałkowski, Oddział Prewencji Policji w Szczecinie, Marek Panasiewicz, Komenda Powiatowa Policji w Sejnach, Grzegorz Tolksdorf, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy, Paweł Walkowiak, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i Marek Merchut, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy. Brawowali! Stop! No! Brawo! W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panów podkomisarzem policji. Pierwsze oficerskie gwiazdki w dniu dzisiejszym otrzymują Maciej Kowalewski, Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, Łukasz Gładkowski, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, Tomasz Sylwestrzak, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, Krzysztof Maćkula, Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach, Marcin Kowalik, Zarząd w Kielcach, Centralne Biuro Śledcze Policji, Mariusz Żochowski, Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, Krzysztof Szczęsny, Zarząd w Krakowie, Centralne Biuro Śledcze Policji, Sebastian Ochirko, Komisariat Policji Poznań Stare Miasto, Kamil Kotowski, Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie,
Tomasz Nowak, Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu, Piotr Stachowski, Komenda Miejska Policji w Słupsku, Paweł Pińczuk, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Konrad Kowalski, Oddział Prewencji Policji w Kielcach, Paweł Milczarski, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Mariusz Kowalewski, Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą, Jacek Jezierski, Komenda Miejska Policji w Słupsku, Rafał Komendziński, Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie, Krzysztof Myszak, Oddział Prewencji Policji w Szczecinie, Piotr Garstka, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i Paweł Topolski, Komenda Miejska Policji w Białymstoku. Brawowali! Stop! Do promocji! W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panów podkomisarzem policji. Nominację na pierwszy stopień oficerski szablą generalską otrzymują Radosław Komarowski, Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckim, Michał Kotusiewicz, Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Radosław Sowiński, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Marcin Wójcik, Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych, Radosław Gortat, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Sylwester Muszkiewicz, Komenda Miejska Policji w Gliwicach, Mariusz Serafin, Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, Tomasz Panek, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Janusz Burzyński, Oddział Prewencji Policji w Gdańsku, Krystian Płoszaj, Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy, Artur Popiołek, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Piotr Kaczmarski, Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie i Piotr Grześ, Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu. O! Pomoc! Porozmawiamy absolwentów. Chodź! Szanowni Państwo, na cześć promowanych młodszych oficerów policji uroczysta fanfara. Brawa, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, Panowie Generałowie zakończyli promocję oficerską na stopień podkomisarza policji. 166 funkcjonariuszy otrzymało swoje pierwsze oficerskie gwiazdki. Drodzy Państwo, a teraz zostanie udzielone ekumeniczne błogosławieństwo młodszym oficerom policji na dalszą służbę społeczeństwu. Błogosławieństwa udzielą Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Janusz Ostrowski, biskup pomocniczy Metropolii Warmińskiej, ksiądz major Straży Granicznej Marcin Pysz, kapelan Straży Granicznej reprezentujący ewangelickiego biskupa wojskowego i ksiądz Andrzej Bołbot, naczelny prawosławny kapelan policji. Prosimy. Wszechmogący Boże, strzeż tych naszych braci i sióstr, którzy podejmują posługę na rzecz naszych bliźnich. Obdarzaj ich mądrością, odwagą i roztropnością, i broń od wszelkiego złego, niech będą znakiem i świadectwem Twojej dobroci i opatrzności. Prosimy Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Do Pana módlmy się. Boże mocny, który w ręku trzymasz losy ludzi, nie pomnij na grzechy nasze, ale wzmocnij z wysokości siły Twojej pobłogosław tych nowopromowanych funkcjonariuszy policji, synów i córki naszej ojczyzny. Daj mi czystość i prawość, mi serce nieustraszone, aby w cieniu sztandaru z wieczną prawdą Bóg, honor, ojczyzna podążali pod obronną i słoną świętych i dochowali przysięgi do końca swego życia. Błogosławieństwo Pańskie niech wstąpi na was przez Jego łaskę i człowieka umiłowanie w każdym czasie, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za modlitwę i błogosławieństwo na dalszą służbę dla promowanych dziś oficerów policji.
Szanowni Państwo, przyszedł czas na oficjalne wystąpienia. Za chwilę po sygnale słuchajcie wszyscy z okazji tej uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski słowa skieruje do Państwa pan Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwo Ministrowie, Parlamentarzyści, Panie Komendancie, Panowie Generałowie, Ekscelencje, nade wszystko drodzy nasi nowi oficerowie, oficerowie Policji Polskiej i rodziny, przyjaciele, którzy przyszliście na tą wspaniałą uroczystość. Policja to jest ruszt bezpieczeństwa. Nasze komendy powiatowe, komendy wojewódzkie, a nade wszystko ludzie, policjanci, policjantki, funkcjonariusze, funkcjonariuszki rozlokowani w całym kraju są gwarantem bezpiecznego, spokojnego życia. Sprzęt, który kupujemy, modernizacja służb mundurowych ma właśnie temu służyć. Ma służyć temu, żeby Polacy czuli się coraz bezpieczniej, żeby czuli się bezpieczni we własnym kraju. Znacie na pewno na pamięć artykuł 1 ustawy o policji mówiącej jako o formacji służącej społeczeństwu. Służącej społeczeństwu, które potrzebuje mieć tą pewność, że w trudnych chwilach, w chwilach niepewności, braku spokoju może na was liczyć. I za to chcę wszystkim funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom Policji Polskiej dzisiaj z całego serca podziękować, bo również badania społeczne bardzo szeroko przeprowadzane potwierdzają, że możemy wszyscy, obywatele, na was liczyć. Możemy liczyć na wasz profesjonalizm, na wasze oddanie, na waszą odwagę, na waszą czujność. Jestem pewien, jestem zbudowany tym, że dzisiaj wypromowani oficerowie będą stanowili nową kadrę Policji Polskiej i będą kierowali się również patriotyzmem. Patriotyzmem polskim, który jest fundamentem właściwego zachowania wszystkich służb w coraz bardziej zwartym, silnym mentalnie społeczeństwie. Społeczeństwie, które szanuje swoje państwo, ale i w państwie, które szanuje każdego naszego obywatela dzięki również poświęceniu wszystkich funkcjonariuszy policji. Drodzy oficerowie, oficerowie Policji Polskiej, bądźcie czujni, bądźcie odważni, bądźcie sprawiedliwi. Polska was potrzebuje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie premierze. A teraz o zabranie głosu proszę pana Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Panie premierze, państwo ministrowie, panowie generałowie, magnificencjo, komendancie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ekscelencjo księża kapelani, szanowni państwo, panie i panowie oficerowie, funkcjonariusze polskiej policji, dzień szczególny, dzień wyjątkowy, nie tylko w waszym życiu, ale w życiu całej naszej ojczyzny, w stulecie powstania polskiej policji, rok po
stuleciu odrodzenia Rzeczpospolitej. Na waszych ramionach pojawiły się oficerskie gwiazdki. Stajecie w tej sztafecie pokoleń, w tej sztafecie, o której dzisiaj była też mowa, o tych waszych wielkich poprzednikach, którzy dla Rzeczpospolitej oddali swoje życie, bestialsko zamordowani w sowieckich kaźniach. Ale przecież tyle znamienitych polskich policjantów, policjantek i policjantów na przestrzeni tych 100 lat oddało swoje życie nie tylko w tak dramatycznych wydarzeniach jak te, które miały miejsce w Ostaszkowie, ale pełniąc na co dzień swoją służbę. Służbę, której zadaniem, powołaniem jest nieść pomoc, nieść bezpieczeństwo współrodakom. I jestem o tym przekonany, że dzięki waszym mistrzom, tym, którzy byli dla was wzorem, również dzięki znakomitej kadrze akademickiej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, również w waszych sercach, gdyby przyszła taka chwila, gdyby przyszło takie wyzwanie, to nie pojawiłaby się wątpliwość, nie pojawiłoby się wahanie. Wybraliście wyjątkowo trudny, wymagający wyjątkowych poświęceń i ofiar zawód. Ale jest to też służba wyjątkowo piękna, bo za tym waszym poświęceniem, za tą waszą ofiarą idzie to, o czym mówił pan premier. Ogromna wdzięczność wszystkich Polaków, bo to poczucie bezpieczeństwa i tak wysoki stopień zaufania do polskiej policji to zasługa każdego z obecnych tutaj pani, panów policjantów. Przed wami bardzo trudne zadanie, bo dziś z chwilą, kiedy te gwiazdki oficerskie pojawiły się na waszych pagonach, również wy musicie być wzorem, musicie być przewodnikiem dla tych, którzy zostaną powierzeni waszej oficerskiej opiece, dla funkcjonariuszy, którzy będą wam podlegać. I jestem przekonany, że wasza postawa będzie postawą, która będzie obfitowała w kolejne powołania do tej pięknej służby i w kolejne kroki, które skierują podległych wam funkcjonariuszy w mury uczelni, której dzisiaj stajecie się absolwentami. Proszę państwa, mam pełną świadomość, że największą ofiarę, największe poświęcenie, największy lęk i strach towarzyszy tym, których dzisiaj serce na pewno się raduje, waszym bliskim, waszym rodzicom, małżonkom, mężom i tak licznie zgromadzonym tutaj dzieciakom, bo kiedy wy wychodzicie pełnić te obowiązki polskiego policjanta, to w waszych domach zostają ci, którzy się o was troszczą. I chciałbym dzisiaj wszystkim tak licznie zgromadzonym tutaj państwu życzyć, abyście zawsze, podkreślam zawsze, doczekali szczęśliwego powrotu tych, których tak kochacie, a którzy oddają swój czas, ten również wasz czas rodzinny, aby zapewnić bezpieczeństwo innym Polakom. I wszystkim państwu chciałbym życzyć, aby taki dzień jak dzisiaj, dzień wyjątkowy, bo w życiu policjanta, jak dowiedziałem się po raz pierwszy, uczestnicząc w promocji oficerskiej od waszego komendanta głównego, są tylko dwa dni w tym życiu, kiedy prezydent Rzeczpospolitej wręcza wam nominację. Ten dzień dzisiejszy, kiedy obejmujecie stopień oficerski i dzień, w którym prezydent wręcza nominację generalską. Życzę państwu tutaj, tak licznie zgromadzonym, aby wśród was było wielu takich, na ramionach których pojawią się generalskie szlify. Szanowni państwo,
Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego i niech wasza służba będzie służbą, która przyniesie również wam olbrzymią satysfakcję. A ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Polacy, rodacy są wam wdzięczni. Są wam wdzięczni za wasz trud, za wasze poświęcenie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie ministrze. O zabranie głosu proszę teraz pana Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szanowny panie premierze, panie ministrze, szanowni państwo ministrowie, panie komendancie główny policji, szanowni państwo generałowie, ekscelencje, księża biskupi, kapelani, szanowni komendanci wojewódzcy, oficerowie, wszyscy zaproszeni, obecni tutaj goście, ale w szczególności bohaterowie dzisiejszego dnia, panie i panowie podkomisarze polskiej policji, nowi oficerowie wraz ze swoimi najbliższymi, ze swoimi rodzinami, rzeczywiście pięknie zgromadzonymi, szczególnie pozdrawiamy najmłodszych. Szanowni państwo, kiedy wstępowaliście do policji w rocie ślubowania, przyrzekaliście, każdy z was, policjantów, przyrzekał służyć wiernie narodowi, strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli, nawet z narażeniem życia, a także strzec honoru, godności i dobrego imienia służby. I te roto ślubowania wypełniacie każdego dnia w swoim postępowaniu, w swojej służbie, ale od dzisiaj będzie to jeszcze większe zobowiązanie, bo komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Dzisiaj stajecie się częścią ponad 13-tysięcznej grupy oficerów polskiej policji. Dołączacie do elity tej formacji. A to rzeczywiście zobowiązuje, bo już teraz musicie dawać wzór postawy oficera i stanowić przykład dla tych, którzy będą wam podlegać. Bo wraz z awansem oficerskim wiążą się prędzej czy później także inne awanse związane z pełnionymi stanowiskami. I tak zapewne będzie w waszym przypadku, czego wam oczywiście życzę. Szanowni państwo, bycie oficerem policji czy innej formacji państwowej, zwłaszcza właśnie w przypadku tak odpowiedzialnych służb jak policja, czy wojsko, czy inne służby mundurowe, to jest awans wewnątrz służby, dołączenie, jak powiedziałem, do elity, ale także to jest przecież podniesienie pozycji społecznej. Oficer, zgodnie z polską tradycją, ale także i oczekiwaniami współczesnego społeczeństwa, zgodnie z oczekiwaniami nas wszystkich, to powinien być właśnie wzór postawy, honoru, godności i stanowić przykład dla innych. Życzę wam, żebyście takim przykładem byli, żebyście prowadzili za sobą innych, tych, którzy potrzebują edukacji, bo są młodsi, bo są niżej, bo jeszcze się uczą. Twórzcie policję taką, jakiej oczekuje społeczeństwo, a społeczeństwo oczekuje takiej policji, która wynikała z konsultacji, jakie przeprowadziliśmy na początku 2016 roku po utworzeniu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy powiedzieli nam licznie gromadzący się na konsultacjach mieszkańcy różnych części Polski, że potrzebują powrotu posterunków policji. Dzisiaj został reaktywowany setny posterunek policji przez pana premiera i pana ministra spraw wewnętrznych w Dubeninkach, w województwie warmińsko-mazurskim, w tym samym województwie, gdzie jesteśmy przecież, gdzie leży także Szczytno. Będziemy te kolejne posterunki odtwarzać. Obywatele powiedzieli nam, że potrzebują policji blisko ludzi i dla ludzi. Policji, która jest groźna dla przestępców, a jest przyjazna dla uczciwych obywateli. Takiej policji, która niesie pomoc i opiekuje się uczciwymi ludźmi. A uczciwych ludzi jest przecież zdecydowanie więcej niż tych złych osób, które powodują, że takie formacje jak policja są potrzebne i mają tak wiele zadań. Tych, którzy przekraczają prawo, którzy prawa nie szanują.
Życzę wam raz jeszcze tego, żebyście mieli satysfakcję z obranej drogi zawodowej, życiowej, bo to rzeczywiście nie jest służba łatwa i niestety często jest niebezpieczna. To też powoduje, że staramy się jako rząd, jako społeczeństwo was we wszystkim wspierać. Wspomniany przez pana premiera program modernizacji na pewno tutaj dobrze służy stwarzaniu tych warunków pod każdym względem i pod względem infrastruktury i wyposażenia i uposażeń oraz wynagrodzeń. To wszystko jest bardzo ważne, to tworzy postęp i myślę, że taką mam nadzieję, wiarę i przekonanie, że jeszcze bardziej was motywuje do dobrej służby obywatelom, do służby Polsce, naszej ojczyźnie, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Marszałek Józef Piłsudski powiedział, że honor jest jak sztandar, z którym rozstanie następuje wraz z życiem. Dedykuję państwu nowym oficerom to zdanie. Ono jest bardzo znaczące, bardzo ważne i głębokie. I jestem przekonany, że będziecie w swojej służbie kierować się właśnie honorem, godnością i postawą najwyższego zaangażowania w służbie naszej ojczyźnie, Polsce. Wszystkiego dobrego życzę wam w dalszej służbie, awansów kolejnych. Oczywiście z tymi gwiazdkami jest wam bardzo, bardzo do twarzy, wyglądacie lepiej niż przedtem. Tu nastąpiło takie przeistoczenie. Przychodziliście państwo z pustymi pagonami, a macie teraz gwiazdki. Piękny moment nastąpił, kiedy szereg kolejny z tyłu przypinał te gwiazdki tym, którzy są przed. Bardzo piękna solidarność także miała miejsce. Bardzo za to dziękuję i podziwiamy państwa. Pozdrawiamy rodziny. Wszystkim kłaniamy się i naprawdę wspierajcie swoich funkcjonariuszy, swoich oficerów, bo oni tego potrzebują na co dzień. Z uwagi na to, że to nie jest łatwa służba. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie ministrze. Szanowni państwo, a teraz słowa do państwa skieruje generalny inspektor Jarosław Szymczyk, komendant główny policji. Szanowny panie premierze, państwo ministrowie, szanowni zaproszeni goście, ekscelencjo, czcigodni księża, kapelani, państwo generałowie, ale przede wszystkim wy, drogie koleżanki i funkcjonariusze, panie i panowie oficerowie, a także nie mniej ważni w dniu dzisiejszym wasi najbliżsi, ze szczególnym faktycznie uwzględnieniem tych najmłodszych, a szczególnie ich niezwykłej cierpliwości. To z pewnością niezwykły dzień w waszym życiu, ale to również niezwykły dzień w historii naszej formacji. W waszym dlatego, że podjęliście się ogromnego trudu, trudu ukończenia tej jakże elitarnej w naszej formacji uczelni, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. I jako absolwent tejże uczelni mówię z pełnym przekonaniem, mam świadomość, ile was to kosztowało. Ale w myśl naszej też znanej piosenki, jak było w Szczytnie, nikt się nie dowie, niech tak zostanie, ten trud i wysiłek z pewnością jest wart tej chwili, w której dzisiaj się znaleźliśmy. I jest wart z wielu względów, bo oczywiście wpisujemy się w rozpoczęcie wielkiego jubileuszu polskiej policji, jakim będzie tegoroczna setna rocznica utworzenia Policji Państwowej w roku 1919, ale też na pewno zapamiętacie ten dzień z uwagi na niezwykłych gości, którzy do nas przybyli z panem premierem i z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji na czele, a także z nadzorującym nas sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. To również wielki szacunek i docenienie waszego trudu. I gościom chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie za tą obecność podziękować. Panie premierze, my pozwoliliśmy sobie ją sprawdzić, tylko raz w historii się zdarzyło w 2000 roku, że prezes Rady Ministrów przybył na promocję do Szczytna. Tym bardziej wielki szacunek i podziękowania dla pana premiera za tą obecność. Szanowni, drogie koleżanki i koledzy, z całą pewnością na długo zapamiętacie tą uroczystość, też dlatego, że tylko raz w całej karierze policyjnej człowiek zostaje oficerem policji. I myślę, że tak jak ten dzień, kiedy w sposób uroczysty wypowiadaliście rotę policyjnego ślubowania, tak ten dzisiejszy zapamiętacie. Życzę wam, aby takich pięknych chwil w przyszłości było dla was jak najwięcej, bo przed wami dzisiaj, po tej nominacji, otwierają się już w pełni
horyzonty i możliwości rozwoju w polskiej policji. To w wasze ręce za chwilę przekażemy stery tej formacji i zarządzanie nią. Wierzę w to, że ten potencjał, który tutaj zdobyliście w trakcie nauki w Wyższej Szkole Policji, bardzo wam pomoże w kierowaniu tą coraz bardziej profesjonalną formacją. Coraz bardziej profesjonalną dlatego, że mamy program modernizacji polskiej policji. 6 miliardów przez 4 lata na inwestycje, na podwyżki, na nowy sprzęt. Jeszcze raz nisko kłaniam się, panie premierze, panowie ministrowie, za to, że ten program mamy. Ale policja jest i będzie profesjonalna przede wszystkim siłą ludzi, którzy w niej służą. Waszą siłą, szanowni państwo. I wiele z pewnością pięknych chwil przed wami, ale też pamiętajcie o tym, że ogromne wyzwanie, wielki trud i wysiłek przed wami, ale w myśl też naszego policyjnego powiedzenia, że oficer po wysiłku jest zdolny do jeszcze większego wysiłku. Wierzę, że w tych wysiłkach nie ustaniecie i Polska będzie ciągle bardzo, bardzo, bardzo bezpiecznym krajem. Drodzy najbliżsi, dla was ogromne wyrazy uznania i szacunku. Dziękuję za to, że wspieracie bohaterów dzisiejszego dnia codziennie i w tych chwilach, kiedy pełnią swoją służbę i teraz, kiedy musieli to jeszcze połączyć z ogromnym trudem wkładanym w naukę. Bardzo proszę, wspierajcie ich dalej. Dzisiaj macie powody do dumy ze swoich najbliższych, ale wierzę, że tych powodów do dumy nie będzie wam brakowało w każdym następnym dniu ich służby. Pozwólcie, że pokłonię się nisko całej kadrze dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Te podziękowania za trud i wysiłek w edukację tych wspaniałych ludzi kieruję na ręce komendanta rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Życzę wam nieustającej satysfakcji, moi drodzy, znoszenia tego policyjnego munduru, ale przede wszystkim satysfakcji pisanej głosami tych, dla których codziennie go zakładamy. Głosami satysfakcji i uznania dla waszej służby, naszych mieszkańców, naszych obywateli, którzy czuć się będą w Polsce bardzo bezpieczni. Na koniec dla was i dla waszych najbliższych moje stałe życzenia. Życzę wam, abyście po każdej służbie bezpiecznie wracali do domu i aby zawsze w tym domu czekał na was ktoś, kto będzie się cieszył z waszego powrotu. Gratuluję, dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie komendancie. Szanowni państwo, w imieniu dziś promowanych na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie głos zabierze podkomisarz Justyna Andrzejewska z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. Bardzo proszę, pani komisarz. Panie premierze, państwo ministrowie, panowie komendanci główni, panie komendancie rektorze, panie i panowie oficerowie. Wielce szanowni państwo, ten dzień jest dniem szczególnym dla wszystkich tutaj zgromadzonych, a przede wszystkim dla nas, nowych oficerów policji. To nasz wspólny wielki sukces. Dzisiaj na naszych pagonach pojawiły się upragnione gwiazdki. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, która na nas będzie spoczywać. Jestem pewna, że służąc w różnych regionach kraju, będziemy najlepszymi ambasadorami naszej formacji i korpusu oficerskiego. Nominację oficerską przyjmujemy z dumą i godnością. W imieniu wszystkich promowanych składam podziękowania kadrze kierowniczej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Dziękujemy za doświadczenie, wiedzę i zaangażowanie, które włożono w naszą edukację. Każdy z obecnych tu oficerów będzie do końca pełnionej służby pamiętał o wysiłku, który włożył w zdobycie szlifów oficerskiej przy państwa nieocenionej pomocy. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do naszych najbliższych, którzy nas wspierali w realizacji naszych marzeń. To właśnie ich wyrozumiałość i cierpliwość przyczyniły się do naszego sukcesu. Dziś, w tym szczególnym dniu, możemy stać z podniesionymi głowami i być z siebie dumni. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy. Dziękujemy pani komisarz.
Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca tej uroczystej zbiórki z okazji promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Za chwilę dowódca uroczystości wyda komendy do odprowadzenia sztandarów, a zbiórkę zakończy meldunek złożony panu prezesowi Rady Ministrów. Panie, panowie oficerowie, poczty sztandarowe, sztandary Komendy Głównej Policji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odprowadzić. Panie premierze, dowódca uroczystości komisarz Kozon melduje zakończenie uroczystej promocji. Panie, panowie oficerowie! Szanowni Państwo, jesteśmy już po oficjalnej części uroczystości. Drodzy promowani, aby stało się zadość tradycji... Brawo, drodzy Państwo, brawo dla nowo promowanych oficerów policji.